Kolejnym zagadnieniem, o którym dzisiaj pomówimy, jest przetwarzanie potokowe. Na poprzednim wykładzie opowiadałem o architekturze CISC i RISC. Architektura CISC charakteryzowała się tworzeniem procesorów o rozbudowanych listach rozkazów, a RISC procesory o zredukowanej liście rozkazów, jednak szybsze i umożliwiające różnego rodzaju sztuczki przyspieszające pracę procesora. Jedną z podstawowych takich sztuczek jest właśnie przetwarzanie potokowe. Wróćmy na chwilę do schematu procesora i sposobu jego pracy, konkretnie do cyklu rozkazowego. W najprostszym opisie składa się on z dwóch faz. Faza pobrania i faza wykonania, które razem składają się na cykl rozkazowy, czyli przetwarzanie jednego rozkazu. Ale spójrzmy sobie na schemat. Faza pobrania realizowana jest przez blok sterujący. Faza wykonania przez blok wykonawczy. Czyli w momencie, gdy realizowana jest faza pobrania, pracuje blok sterujący. Blok wykonawczy jest nieużywany, nieaktywny. W trakcie fazy wykonania rozkazu pracuje blok wykonawczy, a blok sterujący czeka, aż znowu przyjdzie jego kolej, czyli kolejna faza pobrania. Skoro te bloki pracują na zmianę, no to pół procesora, mówiąc kolokwialnie, marnuje czas zawsze. Można więc stworzyć taką sytuację. W momencie, gdy pierwszy rozkaz jest wykonywany, poprzedni rozkaz jest wykonywany, to zamiast czekać, blok sterujący pobiera już następny rozkaz. I w momencie, kiedy ten rozkaz jest wykonywany, pobierany jest znowu następny. Te fazy działają tak jakby na zakładkę. Można to sobie wyobrazić jako linię produkcyjną, taśmę produkcyjną. Na czym polega przyspieszenie pracy na taśmie produkcyjnej? No, taśmę produkcyjną wymyślił Ford dla swojej fabryki i sztuczka polegała na tym, że on wcale nie skrócił czasu montażu jednego samochodu. Przed wprowadzeniem taśmy produkcyjnej do hali wchodzili pracownicy, wnosili części, montowali samochód i trwało to 2-3 dni. Po wprowadzeniu taśmy produkcyjnej dalej każdy samochód montowany był 2-3 dni. Tyle, że jednocześnie na taśmie montowano, na różnych stanowiskach montowane było wiele samochodów. Skutkiem dziennie kilka samochodów schodziło z taśmy. Ta sama zasada. Czas wykonania rozkazu wcale się nie zmienił. Długość cyklu rozkazowego została taka sama. Ale ponieważ wykonywane są tak jakby na taśmie produkcyjnej, na zakładkę, to w tym przykładzie schodzą z tej taśmy, czyli wykonywane są rozkazy przez procesor, dwa razy szybciej, dwa razy częściej schodzą z tej taśmy. Bez żadnej ingerencji w budowę procesora praktycznie, lepiej po prostu organizując jego pracę, przyspieszyliśmy go dwukrotnie. Czy to jest wykonalne? Okazuje się, że tak i nawet wygląda to lepiej w rzeczywistości, bo można wydzielić więcej niż dwie fazy. Generalnie zasada jest taka, że każda z wydzielonych faz musi być realizowana w osobnym bloku procesora. No i każda powinna trwać mniej więcej tyle samo czasu.
W przypadku procesora Intel Pentium, pierwszego procesora z rodziny 8086, który wprowadził przetwarzanie potokowe, wydzielono 5 faz. Faza pobrania. Procesor pobiera rozkaz z pamięci i cache. Do tego terminu jeszcze na chwilę wrócimy. Czyli bloku pamięci podręcznej zawierającej instrukcję. Drugie. Faza dekodowania. Blok dekodowania rozpoznaje rozkaz i generuje instrukcje sterujące dla jednostki arytmetyczno-logicznej, dla bloku wykonawczego. Oraz inicjuje pobieranie argumentów. Trzecia faza. Faza wykonania. Jednostka arytmetyczno-logiczna wykonuje odpowiednie działania. Ale mamy też fazę operacji na pamięci. Jednostka arytmetyczno-logiczna potrzebuje nie tylko kodu rozkazu, ale jeszcze jego operendów, danych, na których pracuje rozkaz. Czyli dodanie dwóch liczb, to jeszcze musimy znać te liczby do dodania. Czyli należy je pobrać. Znowu z pamięci D-cache. Z pamięci podręcznej. Ostatnią fazą jest zapis do rejestrów, czyli zapis wyniku naszego działania. Można tu przedstawić na schemacie. Tutaj taśma przesuwa się od prawej do lewej w tą stronę, tak? Jeden rozkaz zapisuje wyniki do rejestru. Poprzedni pobiera operendy działania. Jeszcze wcześniejszy rozkaz na innej, powiedzmy, stanowisku naszej taśmy produkcyjnej wykonuje operację. Jeszcze późniejszy rozkaz dekoduje operację i kolejny jest pobierany. Czyli jednocześnie na naszej taśmie jest 5 rozkazów. Wszystkie ich fazy są wykonywane w tym samym momencie, tylko każda dla innego z rozkazów. Dzięki temu w teorii przynajmniej 5-krotnie szybciej pracuje procesor. Niestety sytuacja nie jest aż tak różowa, jakby się z tego schematu wydawało. Bo oprócz mamy jeszcze coś takiego jak przestoje w przetwarzaniu potokowym. Znowu wracając do analogii z taśmą produkcyjną, jeżeli na stanowisku, powiedzmy trzecim, zabraknie śrubek i pracownik musi pobiec do magazynu po śrubki, zajmie mu to 15 minut, to niestety przez 15 minut cała fabryka, cała taśma stoi i czeka, aż pracownik wróci ze śrubkami. Do takiej sytuacji nie należy dopuszczać. Jakie mogą być przestoje w przypadku procesora? W przypadku procesora mamy 3 rodzaje konfliktów, które wywołują przestoje naszego potoku. Konflikty sterowania, konflikty danych i konflikty zasobów. Przyjrzyjmy się im po kolei. Konflikty sterowania to zaburzenie sekwencji wykonywania programu, wywoływane przez rozgałęzienia programu. Co to są rozgałęzienia programu? Instrukcje warunkowe, wywołania podprocedur itd. Bo zauważmy, całe przetwarzanie potokowe bazuje na tym, że kolejne instrukcje z pamięci, tak jak są zapisane, tak je pobieramy, i kolejno wykonujemy. Ale gdy któraś z instrukcji okaże się instrukcją skoku. Ta instrukcja okazała się instrukcją skoku. W którym momencie jest to rozpoznane? W momencie wykonywania instrukcji. Dekodowanie i wykonywanie. Przetwarzane już były 2 kolejne instrukcje, ale okazało się, że nie, to nie są właściwe instrukcje, bo dokonaliśmy skoku do innego miejsca programu. Trzeba zatrzymać taśmę, usunąć 2 instrukcje z naszego potoku i pobrać właściwe.
No, spora strata czasu, ale zastanówmy się, jak często wykonuje się taka sytuacja. Wbrew pozorom niezbyt często. Ponad 99% czasu pracy procesora to wykonywanie kolejnych instrukcji. Instrukcje skoku to niewielki pojedynczy procent czasu pracy. Czyli nawet jeśli one wywołują straty, to w 99% ten mechanizm działa dobrze. Żeby go jednak jeszcze bardziej usprawnić, stosuje się już różnego rodzaju mechanizmy, zarówno software'owe na poziomie kompilatorów, które starają się usuwać zbędne skoki w programach, które piszemy, jeżeli da się je usunąć, oraz mechanizmy sprzętowe, na przykład bufor adresu docelowego w procesorach, służący do przewidywania skoków. No, takie bufory mamy statyczne, oparte na analizie kodu rozpoznawania skoków bezwarunkowych, dynamiczne, oparte na historii przetwarzania. No, to są już dosyć skomplikowane problemy, których na tym poziomie nie będziemy dokładnie omawiać. W każdym razie konflikty sterowania są dosyć łatwe w obejściu. Po pierwsze, nie są specjalnie groźne, to znaczy nie spowalniają nam specjalnie przetwarzania kodu, a też można zarówno softowo, jak i hardware'owo je niwelować. Znacznie gorszym problemem był konflikt zasobów, gdyż on występował zawsze. Oczywiście, skoro występował zawsze i zawsze blokował przetwarzanie protokołowe, to należało znaleźć na niego jakieś rozwiązanie. No dobrze, na czym on polega? Konflikt zasobów polegał na tym, że procesor ma tylko jedną drogę komunikowania się z pamięcią RAM. Skoro na tym etapie przetwarzania drugiego z tej kolejki rozkazów sięga do pamięci po dane dla operacji, którą wykonuje, tak, pobiera dane i wstawia do odpowiednich rejestrów, to wykorzystuje magistralę pamięci. Skoro ją wykorzystuje, no to nie może jednocześnie inny blok procesora sięgać po kolejny rozkaz, który też jest w pamięci operacyjnej. Tak? Problem wydawał się nierozwiązywalny. Oczywiście żeby jego rozwiązanie wymagało modyfikacji procesora. Była to pierwsza modyfikacja, która jest niezbędna, żeby uzyskać przetwarzanie protokołowe. Bo tak jak mówię, ten konflikt występowałby zawsze. Na czym ona polegała? Na dodaniu pamięci cache. Pamięć cache, pamięć podręczna procesora, o których też sobie jeszcze więcej pomówimy, przynajmniej cache L1, najniższego poziomu musi istnieć w procesorze, aby mógł on wykonywać przetwarzanie protokołowe danych. W pamięci cache, do pamięci cache kopiowane są z pamięci RAM fragmenty danych, które będą wykorzystane w najbliższym czasie. Ona pośredniczy między RAM-em a procesorem. Wbudowana jest w procesor. I pamięć cache poziomu L1 dzieli się na pamięć i cache, pamięć rozkazów oraz pamięć dcache, pamięć danych. Rozkazy z RAM-u zapisywane są w pamięci cache rozkazów, dane. Oczywiście tutaj jest tylko jedna droga, wbrew trochę temu, co sugeruje te dwie strzałki, jest tylko jedna droga pomiędzy pamięcią RAM a
pamięcią cache w procesorze, ale w momencie już pracy procesor nie sięga do RAMu bezpośrednio, sięga do cache'u i osobno instrukcja, która wykonuje operację na pamięci, sięga do pamięci danych, bo ona potrzebuje danych do rozkazu, a blok sterujący sięga do pamięci cache rozkazów. To są dwie osobne pamięci z dwoma osobnymi drogami dostępu. Dzięki temu rozdzieleniu danych mamy możliwość przetwarzania potokowego. Tylko teraz pewna uwaga. Na pierwszym wykładzie mówiliśmy o architekturze von Neumanna, która charakteryzowała się tym, że dane i rozkazy są we wspólnej pamięci operacyjnej, i architekturze harvardzkiej, która charakteryzuje się tym, że jest osobna pamięć rozkazów i osobna pamięć danych. Ta druga jest używana w komputerach systemów wbudowanych niektórych. No dobrze. Czy przypadkiem nie przeszliśmy właśnie z architektury von Neumanna, która, jak mówiłem, jest obowiązująca we wszystkich urządzeniach, które my określamy jako komputery. Komputery, tablety, smartfony, smartwatche itd., itd. Tak? Telewizory z wbudowanymi systemami operacyjnymi. Czy przypadkiem nie przeszliśmy na architekturę harvardzką? No nie. Dlaczego? Dane w dalszym ciągu są razem w RAMie. W cache'u jest tylko kopia danych. Pamięć cache to nie jest pamięć operacyjna, to jest po prostu usprawnienie drogi, którą rozkazy i dane trafiają do procesora. Więc dalej mamy tu architekturę von Neumanna. Trzecim z konfliktów, o których mówiłem, były konflikty danych. Pojawiają się one, gdy dwa przetwarzane w różnych stopniach kolejki rozkazów skorzystają z tej samej danej, z tego samego rejestru. Załóżmy taki przykład. Mamy rejestry A i B. I tak, pierwsza operacja. Do rejestru A wstawiamy sumę 1 plus 2. Kolejna operacja. Do rejestru B wstawiamy sumę liczby z rejestru A plus 1. No, w rejestrze B po wykonaniu, jak łatwo zauważyć, powinna być czwórka. Ale czy naprawdę tam się znajdzie, jeżeli te rozkazy znajdą się w potoku jeden po drugim? Może się okazać, że zanim jeszcze ten rozkaz skończy się wykonywać i zapisze wynik, to ten pobierze dane. Czyli wartość w rejestrze A wcale nie będzie trójka, tylko wartość będzie taka, jak była wcześniej, przed wykonaniem tego rozkazu, czyli nie wiadomo jaka. Oczywiście spowodowałoby to błędne wykonanie operacji. Dlatego też należało się przed tym problemem zabezpieczyć. Najprostszym zabezpieczeniem byłoby przeczekanie w takiej w sytuacji jednej kolejki, czy wstrzymanie na jedną kolejkę potoku, jeżeli wykryjemy, że dwa sąsiednie rozkazy sięgają do tego samego rejestru. Ale żeby przyspieszyć ten proces, stworzono też sprzętowe rozwiązania, które stanowią jakby obejście, skrót pomiędzy potokami. Zanim ten potok zapisze obliczenia, to już może przekazać swoje wyniki do kolejnego rozkazu. Także sprzętowe rozwiązanie tego problemu. A on był dość groźny także, bo mógł powodować błędne obliczenia. Teraz tak, ile właściwie musi być stopni potoku? Skoro dwa stopnie potoku przyspieszają pracę teoretycznie dwa razy, 5 stopni potoku pięciokrotnie prędkość pracy komputera, to gdybyśmy zrobili 100 stopni potoku, to stukrotnie przyspieszamy. No ale niestety tak dobrze nie ma.
dwa warunki, o których mówiliśmy. Każdy ze stopni potoku musi być wykonywany przez oddzielny element, fragment procesora, oddzielny brok procesora. I drugi, wykonanie każdego musi trwać mniej więcej tyle samo czasu. A właściwie przy wielu potokach wykonanie każdego trwa tyle, co wykonanie najwolniejszego. Zbyt wiele stopni potoku niestety spowoduje to, że zaczynamy mieć straty zamiast zysków. W praktyce stopni potoków było różnie. Od 5 w pierwszym procesorze Intel Pentium, pierwszym, który posiadał przetwarzanie potokowe z linii 8086 procesorów, do 32 w Pentium 4. W procesorach serii i, czyli i5, i3, i9 i tak dalej, zmniejszono liczbę potoków do stopni potoków do 16-24, zależy od modelu. Czyli nie zawsze, czym więcej, tym lepiej. W pewnym momencie zaczyna się granica, w której rozdrabnianie potoków zaczyna dawać straty zamiast zysku.